Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Witam Państwa. Mieszkańcy Dobrcza i Koronowa protestują przeciwko budowie w pobliżu ich domów chlewni i kurzej fermy. Obawiają się, że te inwestycje będą dla nich uciążliwe. Moimi gośćmi są dziś Dariusz Górski, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Dzień dobry. A w studiu w Toruniu Krzysztof Ślebioda z Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. Witam Pana. Dobry wieczór. Na początek pytanie do Bydgoszczy. Czy tego typu sąsiedztwo, o jakim mówimy, z jednej strony kurza ferma, z drugiej strony jakaś chlewnia, może być uciążliwe dla mieszkańców w Pana ocenie? No zdecydowanie tak. Zwykle są to duże inwestycje, które produkują między innymi substancje złowonne i na pewno są odczuwalne przez okolicznych mieszkańców. To jakie warunki musi spełnić inwestor, żeby móc tego typu instalacje, zakłady wybudować? Zgłasza się do gminy i co dalej? Jak to wygląda? Zgłasza się do gminy. To właśnie organy gminy prowadzą tą procedurę prowadzącą do wydania tak zwanej decyzji środowiskowej. My jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bierzemy udział w jednym z etapów tej całej procedury. Naszym zadaniem jest uzgodnienie warunków realizacji inwestycji na podstawie przedłożonego raportu. Taki raport przygotowuje inwestor. Raport to taka specjalistyczna dokumentacja, w której omówione są wszystkie aspekty realizowanej inwestycji, czyli jak będzie wpływać na środowisko, jakie technologie zamierza inwestor wykorzystać podczas jej budowy oraz eksploatacji, jak to będzie wszystko zorganizowane. I taki raport do nas wpływa. Wówczas my analizujemy jego poszczególne części, posiadamy specjalistów z różnych dziedzin, czy to właśnie od ochrony przyrody, czy od hałasu, odpadów, od wód podwierzchniowych i sprawdzamy, czy to, co zakłada inwestor, w jaki sposób chce realizować tę inwestycję i na jaką skalę, odpowiada obowiązującym przepisom i normom. Krótko mówiąc, Waszą rolą jest to, żeby sprawdzić, czy wszystko, co chce robić inwestor, jest zgodne z prawem i czy nie będzie to szkodziło mieszkańcom. Czy jest zgodne z prawem? Tak, przede wszystkim tak. No właśnie, tu pojawia się problem, Panie Krzysztofie, bo prawo prawem, ale nie wszystko jest w przepisach w tej chwili określone. To może działać na szkodę mieszkańców? No oczywiście, że taka sytuacja może działać na szkodę mieszkańców, natomiast myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tego rodzaju przedsiębiorstwa, tego rodzaju przemysł gdzieś w przestrzeni w naszych gmin musi się pojawić. Natomiast problem zaczyna się wtedy i zdaje się, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy mieszkańcy dowiadują się o planowanej inwestycji wtedy, kiedy ona w zasadzie już jest uruchomiona. To znaczy wtedy, kiedy wydane już są pewne decyzje, wtedy, kiedy już ta machina proceduralna jest uruchomiona, wtedy mieszkańcy dowiadują się o tym, że pojawi się inwestycja, która może w jakiś sposób przeszkodzić czy nie pasować mieszkańcom. I teraz jeśli w gminie zarządzanej przez władze samorządowe nie prowadzi się dyskusji, która mogłaby przewidywać tego rodzaju inwestycje i problemy, no to właśnie mamy to, co mamy, czyli mieszkańcy się budzą, budzi się w nich potrzeba walki o to najbliższe ich otoczenie. I z punktu widzenia jakby dyskusji o społeczeństwie to jest zupełnie naturalna sytuacja, natomiast nie ukrywam i pewnie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że i dla samorządu, i dla przedsiębiorcy, i dla mieszkańców ta sytuacja, w której są teraz, jest sytuacją trudną. No tutaj wyjaśnijmy, konsultacje społeczne są w tej sprawie w tej chwili właśnie prowadzone, ale pytanie, jak połączyć interesy z jednej strony inwestora, mieszkańców, no i jeszcze samorządu, który też w jakiś sposób chce na pewno na tym zyskać? Oczywiście, to znaczy tak, rzeczywiście dyskusja się teraz toczy, natomiast pytanie to jest takie, czy ta dyskusja nie powinna się toczyć wcześniej. Znaczy w dobrze zarządzanych gminach, gdybyśmy mogli sobie taką analogię do naszej podstawowej komórki rodzinnej. Wyobraźmy sobie sytuację, że to nagle ojciec przychodzi z pracy i przynosi cały sprzęt i mówi, od dzisiaj nie będziemy mieli salonu, tylko pokój do kręgli. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała dyskusja w domu. No to będą krzyki, to będą kłótnie, to nie będą dyskusje na argumenty. I teraz przenosząc to na poziom gminy,
dyskusje o tym, czy tego rodzaju inwestycje powinny być dopuszczone, czy mieszkańcy mają na to zgodę, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami, powinna się toczyć znacznie wcześniej. I te dyskusje powinna prowadzić gmina. Ma do tego wiele narzędzi, między innymi ustawę o planowaniu przestrzennym. I teraz tego rodzaju zapisy o tym, co się może w gminie zdarzyć, powinny być zapisami, które istnieją w planie zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem, jaka jest tam sytuacja i w Dobruczu, i w Koronowie. Wszelkiego rodzaju dokumenty strategiczne, które gmina przygotowuje, może i powinna przygotować je z mieszkańcami, tak żeby to mieszkańcy nie byli zaskoczeni tym, co się dzieje. I wtedy tak naprawdę jest szansa na to, żeby dojść do porozumienia. Tutaj poruszyliśmy bardzo ważny problem, czyli brak pewnych dokumentów, ale też brak przepisów prawa. Panie rzeczniku, bo miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gdyby one wszędzie istniały, to do takich sytuacji pewnie by nie dochodziło. Tak, no, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wyrazem polityki zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak, to on wskazuje wyraźnie, w których miejscach ma się znajdować konkretna funkcja, tak, czy to właśnie gospodarcza, czy usługowa, czy mieszkaniowa. I ona jakby, te plany wskazują od razu, tak, gdzie należy się spodziewać jakich inwestycji. Czyli tak, gdyby plan istniał, mieszkańcy, kupując działkę, budując dom, wiedzieliby z góry, co może powstać w okolicy. Jeżeli takiego dokładnie planu tak nie ma, a oni się wybudują, to w przyszłości, jeżeli plan zostanie utworzony, może się okazać, że ich sąsiedztwo będzie czymś innym niż sobie wyobrażali. Tak, no jeżeli nie ma planu, no to nie wiemy, tak, co właściciel danego gruntu tam będzie chciał realizować. Pan wspominał o tym, że wy opiniujecie na podstawie tych przepisów, które w tej chwili istnieją. No, tak. Ale inna sprawa to, że przepisy nie regulują wszystkiego. Nie ma ustawy, która regulowałaby to, jaki poziom odoru jest dopuszczalny. To jest problem? Tak, w tej chwili nie mamy przepisów, które jasno by mówiły, określały dopuszczalne poziomy właśnie tych substancji złowonnych. Dodatkowo nie ma nigdzie określonej na przykład odległości minimalnej, jaka powinna być zachowana między inwestycją, której celem jest właśnie chów i hodowla zwierząt, a zabudową mieszkaniową. Tutaj na przykład w przypadku farm wiatrowych ten problem został rozwiązany, bo taka odległość została określona, a w przypadku inwestycji właśnie związanych z hodowlą zwierząt nie. Panie Krzysztofie, w takim razie skoro tych przepisów nie ma, to czym powinni kierować się urzędnicy, jeżeli nie mają punktu odniesienia? Pan również, poza tym, że zajmuje się konsultacjami społecznymi, jest także ekologiem, a więc ten temat jest panu znany. Tak, no jakby w tej sytuacji, która istnieje, no to jedyne, co można zrobić, to po prostu dyskutować. I teraz trzeba zdać sobie sprawę, że mieszkańcy czują się zaskoczeni i trudno się dziwić, że próbują walczyć o swoje, ponieważ no, tam potrzebna jest tak naprawdę dyskusja o tym, co zyskujemy, co tracimy, co ja jako każdy z mieszkańców jednej i drugiej gminy zyskuje i traci. I teraz do tej dyskusji powinni usiąść wszyscy i powinni usiąść i przedsiębiorcy, którzy planują tę inwestycję, i samorząd, i mieszkańcy. I na początku jasno zaznaczyć, że w tej chwili tak naprawdę w każdą stronę ta dyskusja może pójść. Ja i organizacja, którą reprezentuję, wielokrotnie uczestniczyliśmy w takich procesach, których to w toku no, często żmudnych, trudnych, czasem prowadzonych za późno dyskusji, okazuje się, że po tym pierwszym momencie, kiedy wszyscy się wykrzyczą, zaczynają nagle analizować i rozmawiać o argumentach. I jest jeszcze, myślę, duża szansa na to, żeby dojść do porozumienia. Natomiast w wyniku tego porozumienia myślę, że nie ma co przewidywać na początku. To jest cechą dobrych konsultacji społecznych, że ich wynik nie jest określony z góry. Mamy interesariuszy, czyli istotnych graczy procesu, których zapraszamy do stołu i umawiamy się na to, że dyskutujemy i co wydyskutujemy, to będzie zrealizowane. To jest, wydaje mi się, droga, którą moglibyśmy tutaj zaproponować gminie. Natomiast z poziomu jakby mojego przygotowania zawodowego i jakby ja mam zgodę na to, zresztą taka jest idea rozwoju zrównoważonego. To jest taki rozwój, który dopuszcza i ma zgodę na to, że jest przemysł i że są inwestycje środowiskowe
zakłady przemysłowe, które na środowisko oddziaływają, a też na człowieka oddziaływują. Jakby wszyscy, myślę, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że tego rodzaju inwestycje muszą się odbywać. Natomiast to, na jakich zasadach, w jaki sposób i w których miejscach, to powinno być przedmiotem szerokiej dyskusji. Jestem przekonany, zresztą wielokrotnie udawało nam się udowodnić to, że im ta dyskusja dłuższa, im ta dyskusja jest podejmowana na możliwie wczesnym etapie inwestycji, tym większe prawdopodobieństwo, że w którymś momencie te strony spotkają się w jednym punkcie i powiedzą: OK, to jest to miejsce, to jest ten poziom, to jest, zgadzamy się w tym się nie zgadzamy, to uzgadniamy. Wspólnie umawiamy się, że ta inwestycja może tutaj być realizowana, bądź nie może. Ale z Pana doświadczenia, jak to wygląda? Czy tego... urzędnicy rzeczywiście biorą te głosy pod uwagę, traktują je poważnie, czy te konsultacje organizowane są też często dlatego, żeby po prostu je załatwić? To wygląda bardzo różnie. Bardzo często rzeczywiście są takim, taką wydaje się władzom, że to jest ostatnia deska ratunku, po prostu puśćmy społeczeństwo, pozwólmy się wykrzyczeć, a później podejmiemy decyzję. No tylko, że to jest myślenie krótkowzroczne, bo rzeczywiście nie załatwia sprawy. Natomiast są już w Polsce bardzo mądre i takie przyszłościowo myślące samorządy, które uczą się dyskutować z mieszkańcami, które ten dialog prowadzą i uczą nas odpowiedzialności za samorząd, bo trzeba pamiętać, że w takich sytuacjach, kiedy słyszymy albo czytamy w gazetach o jakichś konfliktach i sytuacjach takich z dużym ładunkiem energii, no to mówimy sobie: znowu ci mieszkańcy, tutaj ci protestują, tutaj niemądry urzędnik, tutaj krwiożerczy inwestor, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że ci wszyscy gracze mogą być partnerami do rozmowy i te organizacje pozarządowe, które się rodzą podczas takich konfliktów, mogą być partnerem do dyskusji po to, żeby samorząd mógł mieć partnera do planowania kolejnych kroków rozwoju gminy, po to, by mieszkańcy samorządu mogli być partnerem i jakby takim organizmem i jakby osobami wspierającymi rozwój. A wszystko po to, by nie trzeba było stawać przed prawie otwartą budową z transparentami i telewizją na przykład, żeby załatwić sprawę. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Ślebioda, pracownia Zrównoważonego Rozwoju w studiu w Toruniu, a w studiu w Bydgoszczy rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pan Dariusz Górski. To była Rozmowa Dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.